sportu, bo innych radnych spoza tej komisji nie widzę. Witam bardzo serdecznie pana prezydenta, przewodnicząca Macieja Glamińskiego. Witam także prezesa zarządu Olimpia Grudziądz S.A. pana Tomasza Sęskiego. Witam dyrektora sportowego pana Wódkiewicza. Witam także pana Bartosza Brudniewicza, prezesa Stowarzyszenia Olimpia Grudziądz Akademia Piłkarska, jednocześnie dyrektora Akademii Piłkarskiej. Proszę państwa, witam również rzeczywiście media. Proszę państwa, dzisiejszy temat naszego posiedzenia Komisji Sportu dotyczy sytuacji bieżącej spółki Olimpia Grudziądz S.A. Proszę państwa, my już mamy kilka informacji, które z nimi mieliśmy wcześniej. Ja tylko przypomnę, że spotkania Komisji Sportu dotyczące Olimpii już miały w tej kadencji miejsce kilkakrotnie. My dotykaliśmy różnych tematów, dotykaliśmy tej między innymi działalności bieżącej, ale proszę państwa, w międzyczasie jeszcze pojawiły się dodatkowe fakty. Jeden dotyczy tego, że nie znalazł się chętny na zakup 100% udziałów w spółce akcyjnej Olimpia Grudziądz. I drugi fakt, który ma miejsce, o którym dowiedzieliśmy się niedawno, to jest również to, że drugoligowa drużyna spadła do trzeciej ligi. Jest nam bardzo przykro z tego powodu, no ale jednocześnie pojawiły się pewne trudności. Co dalej? Co z przyszłością? Zarówno spółki, jak i też drużyny. I myślę, że dzisiaj potrzeba nam maksimum informacji, żeby podejmować jakieś kolejne decyzje i to dosyć szybko, ponieważ czas ucieka. W związku z tym ja bardzo bym prosił, zacznijmy może od tego, by pan prezes przedstawił, jak wygląda sytuacja dzisiaj w spółce, zarówno pod względem spółkowym, może nawet nam odpowie na pytanie, co takiego się stało, że nie udało nam się utrzymać w drugiej lidze. I jednocześnie bardzo byśmy prosili, żeby powiedział pan również o tych wszystkich kwestiach organizacyjnych czy też finansowych, które dotyczą spółki, żebyśmy byli no, jak najbardziej zorientowani w sytuacji na dzień dzisiejszy. Więc panie prezesie, panu oddaję głos, bardzo proszę. Dzień dobry, szanowni państwo, nie wiem, jak to się odbywa. Tak. Dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie, pana przewodniczącego. Mogę usiąść, tak? Witam pana prezydenta, szanownych radnych. Chciałbym w skrócie możliwym przedstawić sytuację spółki pod względem finansowym, organizacyjnym i sportowym. Tak się składa, że jestem prezesem zarządu spółki, można powiedzieć, równe 2 lata. I kiedy zostałem powołany na prezesa zarządu, klub Olimpia Grudziądz uzyskał awans do Ligi Pierwszej. Można powiedzieć, że sytuacja klubu była pod względem finansowym, księgowym dosłownie enigmatyczna. Problemy licencyjne, udało się to wszystko scalić. Jak wiemy wszyscy, zespół po jednym sezonie spadł do ligi niższej, w kolejnym sezonie spadł ponownie. W nowych realiach musimy nauczyć się funkcjonować. Ale ja powiem może od strony finansowej, więc chciałbym przedstawić, bo wiele osób rozlicza mnie ze względów, że byłem tu wcześniej trenerem w tym klubie, jestem wychowankiem tego klubu, związany jestem z Olimpią od roku 80 i jako zawodnik, jako członek sztabu szkoleniowego, potem samodzielny trener, wiem jak to funkcjonowało na przestrzeni wielu lat i wiem jak to się zmieniało. Też pewną cegiełkę uważam, że dołożyłem do efektu sportowego tego klubu. W sezonie 2012-2013 choćby awans do fazy ćwierćfinału Pucharu Polski. Wielu kibiców pamięta to i wspomina z tęsknieniem, ale nie przyszedłem po to, żeby
żeby omawiać tę sytuację, bieżącą. Chciałbym, żebyście Państwo pozwolili, żebym przedstawił wynik ekonomiczny, bo piłka nożna jest to dziedzina, która na poziomie zawodowym jest ściśle powiązana z finansami i często budżet klubu, możliwości finansowe klubu decydują o tym, w którym miejscu jest ta drużyna i na jakim poziomie potrafi funkcjonować. Więc wracając do momentu, kiedy przyszedłem w roku 2019, był to koniec maja, może pozwoliłbym, poprosiłbym o planszę, może kolejną, tak? Tą byśmy pominęli, potem do niej wrócimy. Chciałbym, proszę Państwa, pokazać, jak kształtowała się strata spółki do momentu, kiedy ja przychodziłem zarządzać spółką i po tym okresie. Łączna strata spółki narastająca do 30 czerwca 2019 roku, czyli okres sprzed mojej kadencji, wynosiła 19 milionów, powyżej 19 milionów złotych. Średnia strata na kwartał, tak, dzieląc to na 12 kwartałów, było to 6 lat równe od momentu powołania spółki w maju 2013 roku. Proszę. Średnia strata na kwartał wynosiła 1 589 831 zł i 31 groszy. W pierwszym roku mojego funkcjonowania w spółce jako prezes zarządu tą stratę udało się zminimalizować na kwartał na poziomie 755 952 zł, funkcjonując w pierwszej lidze, przypominam. Daje to, można powiedzieć, w zaokrągleniu połowę niższą stratę niż w latach poprzednich. Także proszę sobie wyobrazić jeszcze dodatkową inflację. Butelka wody kosztowała w 2016 roku połowę tego, co teraz. Średnia krajowa, czy najniższa krajowa, oscylowała od 1300 zł do roku 2018 na poziomie 1600 zł. Dziś to wszystko kosztuje znacznie więcej, także skala trudności była jeszcze większa. Proszę Państwa, strata w ostatnim roku funkcjonowania, w ostatnim sezonie, to jest podzielone sezony i łącznie, teraz zawiera ostatni rok obrachunkowy, wyniosła łącznie, widzicie Państwo, 1 832 000, co średnio daje na kwartał 458 134 zł i 37 groszy. To pokazuje, że żeśmy zminimalizowali stratę kwartału z prawie 1 600 000 do 460 tysięcy. Te liczby pokazują, jak ciężką pracę i w jakich warunkach musieliśmy się zmagać, jak bardzo ciąć koszta w zakresie funkcjonowania spółki, jak bardzo zaciskać pasa, jak ekonomicznie podchodzić do kontraktowania choćby piłkarzy. Może to śmiesznie zabrzmi, proszę Państwa, ale na skutek cięć, a takie musieliśmy zgodnie z planem restrukturyzacyjnym, który żeśmy przedstawili skarbnikowi miasta panu prezydentowi, ograniczać, że ja jako prezes klubu, czy dyrektor sportowy, który siedział obok mnie, czy dyrektor akademii, często byliśmy tragarzami panelów reklamowych, innych nośników reklam, po to, żeby tylko oszczędzać, żeby zmieścić się w budżecie, żeby była możliwość funkcjonowania, bo finansowanie dłużne w dobie pandemii, podkreślam dodatkowo, uważam, że no, jest czymś niedopuszczalnym. Może wcześniej to przed moim przyjściem praktykowano, ale ja nie zamierzałem, będąc w ścisłym kontakcie z panem prezydentem, żeby tą spółkę zadłużać dalej, więc musieliśmy ciąć koszta, co pokazuje, że ta strata jest dużo, dużo mniejsza. Chciałbym przejść również do możliwości finansowych spłatu dokapitalizowania spółki na przestrzeni lat od momentu powołania tej spółki oraz finansowania z innej spółki miejskiej. I poproszę teraz o kolejną planszę. Proszę Państwa, to są wszystkie łącznie z datami wpływy z tytułu dokapitalizowania spółki.
to łączna suma 17 milionów 250 tysięcy złotych. Dodatkowo, jeżeli mogę prosić o kolejną planszę w tym okresie dodatkowo, oprócz tej kwoty, która jest podana wyżej do kapitalizowania, środki pochodziły również ze spółki miejskiej Wodociągi na poziomie 4,5 miliona złotych. Łącznie daje to 21 milionów 500 tysięcy, przepraszam, tam się wkradł błąd. Zostało, że tak powiem, nieujęte 250 tysięcy, za to bardzo przepraszam, ale w zaokrągleniu przez 6 sezonów, dzieląc to przez 6 sezonów średnio na sezon, ta kwota oscylowała powyżej 3,5 miliona złotych. Oczywiście prowadzę odpowiednie korekty, ponieważ 250 tysięcy nie zostało ujęte, ale jest to już kosmetyczne, można powiedzieć, w tej skali sprawa. Kolejną planszę poproszę. Za czasów, kiedy ja zarządzałem spółką, łącznie z datami, są wszystkie wpływy z tytułu dokapitalizowania spółki. Jest to kwota łączna 6 milionów 100 tysięcy złotych. Do chwili obecnej poproszę o kolejną planszę. Tu chciałbym przedstawić, jak to się ma w funkcjonowaniu z podziałem na dany, powiedzmy, sezon rozrywkowy środków, które miałem ja do dyspozycji jako prezes. Średnia na sezony od 2013-14 do 2018-19 środki pochodzące z gminy miasta Grudziądz na zasadzie dokapitalizowania oraz spółki miejskiej Wodociągi daje nam, tak jak wcześniej powiedziałem, ponad 3,5 miliona złotych. Średnia na sezony 2019-2020, kiedy ja zarządzałem spółką, środki pochodzące z gminy miasta Grudziądz i podkreślam, z żadnych spółek miejskich nie było wpływów do spółki Olimpia Grudziądz S.A. Średnia na sezon wynosi 3 miliony 50 tysięcy złotych. Chciałbym wrócić teraz jeszcze do genezy. Kiedy przejmowałem spółkę, spółka wcześniej zaciągała zobowiązania w postaci pożyczek od innych spółek miejskich i przyszło mi spłacić w tym budżecie, którym ja dysponowałem, przyszło mi spłacić do Grudziądzkiego Parku Przemysłowego oraz Grudziądzkiego Towarzystwa Budownictwa łączną kwotę 1 209 573 zł i 57 groszy. Są to środki, które spłaciłem więcej, bo spłaciłem o 300 tysięcy więcej, ale była też to pożyczka, którą krótkoterminowa, czekając na transzę dokapitalizowania, żeby funkcjonować spółka, mogła dalej uzyskać jaką taką płynność finansową, której do końca nigdy nie miałem. Tego komfortu nie było w ogóle. Byłoby to 1 509 000 spłaconych, ale pieniędzy, które ja zaciągnąłem z tytułu pożyczek, nie liczę, więc nie swoich zobowiązań w postaci pożyczek spłaciłem w takiej kwocie. Dalej chciałem pokazać jeszcze, jakie różnica, kiedy przejmowałem spółkę, należności do zobowiązań z wydruków wygenerowanych z systemu wynosiła jeszcze 165 087 zł i 7 groszy dodatkowo, co podlegało też uregulowaniu przeze mnie. Były to środki, które nie zostały wcześniej uregulowane i zobowiązania z tytułu należnych wynagrodzeń oraz premii zawodników z tytułu awansu do pierwszej ligi prawie na 100 tysięcy złotych. To łącznie mogę powiedzieć, że suma wartości zobowiązań podlegających wszelkiej spłacie, podkreślam, wynosiła 1 472 595 zł i 13 groszy. Z takim bagażem startowałem jako prezes zarządu i z tym musiałem się zmierzyć w kolejnych etapach funkcjonowania spółki w obliczu startu zespołu w rozrywkach pierwszej ligi. Wtedy poproszę o kolejną planszę. Więc tak, łączna wartość dokapitalizowania przez te 2 lata, kiedy ja funkcjonuję w spółce, jest 6 milionów 100.
minus to, co musiałem spłacić 1 472 595 13, to średnia, średnia na kolejny sezon, kwota, którą miałem do dyspozycji z środków, można powiedzieć, miejskich, była 2 313 702 44 zł. To można sobie zestawić z tymi 3 milionami 500 z małym haczykiem, które tam wdarł się ten drobny błąd. W porównaniu do sezonu z poprzednich działalności spółki to jest o 1 186 297 56 groszy. Na dany sezon rozrywkowy do dyspozycji miałem mniej, odrabiając to na dystansie, borykając się z wszelkimi problemami, również w dobie pandemii, poziom finansowania zewnętrznego z tytułu umów reklamowych, sponsorskich, to wszystko nie miało progresu zakładanego wcześniej, kiedy przejmowałem, kiedy mieliśmy plan jakby podniesienia tych wartości i dzięki temu moglibyśmy obniżyć finansowanie ze strony miasta. Tak się nie stało. Nie uwzględniam, tu już nie napisałem, bo nie potrafię wyliczyć inflacji na przestrzeni tych lat, od 2013 roku do 2019 roku, pierwszej połowy, kiedy ja prowadziłem tą spółkę. Jakby ktoś to pewnie obliczył, to byłoby to nie mniej pewnie niż 20%. To wszystko kosztowało mnie więcej, a mimo to potrafiliśmy funkcjonować. Tu jeszcze wróciłbym do planszy. Wróciłbym do planszy pierwszej, jakby można poprosić. One niechronologicznie się użyły. Właśnie to są te plansze spłaty pożyczek. Spłacono 1 327 000 do jednego podmiotu, do GTBS, do GPP, do GTBS 182 000. Pożyczka zaciągnięta w grudniu przeze mnie 300 000, którą odjąłem. To też spłaciłem, zostaje 1 200 000, to o czym wcześniej mówiłem. Przepraszam, ta plansza nie została ujęta technologicznie. Poproszę o przesunięcie. Chciałbym teraz przedstawić zobowiązania spółki wymagane do czerwca 2021, w półroczu, czyli skończony czerwca, sezon kamerowo-rachunkowy i należności na dzień 28 czerwca, czyli dzień dzisiejszy, wynoszą 133 792 zł 28 groszy. Zobowiązania na dzień 28 czerwca wynoszą 380 408 złotych i 82 groszy. Różnica wynosi 246 616. Jakby to jest ta wartość, która nie pokrywa zobowiązań w stosunku do spodziewanych należności. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń na dzień 28 czerwca 2021 roku wynoszą 115 550 złotych i 45 groszy. Są to zobowiązania wobec, głównie wobec zawodników, wobec mojej osoby. Takie są to wartości. Podałem też ewentualne przychody do 30 czerwca 2021 roku, które są jeszcze niezaksięgowane, a o których wiem. Są to z tytułu transferów, konkretnie jednego transferu, certyfikacji Złotej Gwiazdki za pierwsze półrocze, na które musieliśmy poinwestować do momentu podpisania umowy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, który dopiero niedawno podpisał umowę z Ministerstwem Sportu i dlatego te środki trafiają do nas z opóźnieniem. Z ostatniej transzy zakładów bukmacherskich, czyli drugiego kwartału 2021 roku oraz dopłaty do wynagrodzeń z tytułu wsparcia COVID z Urzędu Wojewódzkiego. Jest to kwota łączna około 220 tysięcy złotych, podaję około, ponieważ te wartości z tytułu certyfikacji mogą być zmiany. Pewnie niewielkiej kwocie myśmy przyjęli rokowania takie 50 na 50, ale
także mogą się troszkę różnić. To, proszę Państwa, są zestawienia, jakby rozliczenie mojej osoby. Czułem się zobowiązany, żeby przedstawić Państwu te wartości. Różne słuchy, że tak powiem, docierają z miasta, od osób, które interesują się piłką nożną w Grudziądzu. Państwo na pewno również byli ciekawi tego, jak kształtowały się możliwości, czy to kapitalizowania, czy wsparcia finansowego dla klubu. Był to rok trudny, w którym niestety spadliśmy do Ligi Trzeciej. Walcząc do samego końca w rywalizacji sportowej rozstrzygnęło to się w ostatniej kolejce. W przedostatniej kolejce, strzelając choćby rzut karny, dałoby nam 3 punkty i utrzymalibyśmy się na poziomie drugiej ligi. Podobnie było w sezonie poprzednim, gdzie zespół zajął miejsce spadkowe z 40 punktami, które wcześniej w historii pierwszej ligi zawsze gwarantowały utrzymanie zespołu na poziomie pierwszej ligi. Tamten sezon był sezonem wyjątkowym i bezpośrednim bilansem spotkań z Bełchatowem zostaliśmy zrelegowani do ligi niższej. To tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o podsumowanie finansowe. Jeżeli chodzi o perspektywę dalszą funkcjonowania klubu, funkcjonowania spółki, to ewentualnie spółkę czeka sezon w lidze trzeciej. Ci, którzy interesują się futbolem, piłką nożną, zdają sobie sprawę, że jest to liga specyficzna, liga, z której awans do ligi drugiej, z każdej z 4 grup walczy tylko jeden zespół i związane z tym finanse, które mogłyby może nie gwarantować, ale rokować i być bardzo mocnym filarem, fundamentem do tego, żeby walczyć pierwsze miejsce, no to podam na przykład, że drużyna, która w tym roku walczyła z naszej grupy, czy z grupy czwartej, Wisła Puławy, nasz budżet funkcjonowania w lidze drugiej był niższy od tych zespołów i właśnie takimi środkami dysponowały kluby, które wywalczyły w poszczególnych grupach promocję do ligi drugiej. Mówię o tym po to, żeby każdy z Państwa miał wyobrażenie o finansowaniu ewentualnym, czy możliwości i chęci finansowania przez głównego akcjonariusza miasto Gminy Grudziądz, bo z takim problemem należałoby się zmierzyć. Czyli podsumowując to krótko, jeżeli chcielibyśmy walczyć o powrót do ligi drugiej, musimy oscylować na poziomie budżetu zakładanego przy utrzymaniu wizy drugiej. Niestety takie są realia i takie są fakty. W planie naprawczym, który przygotowywaliśmy dla pana skarbnika, dla Rady Nadzorczej, dla pana prezydenta, według którego musieliśmy skrupulatnie się poruszać i musieliśmy go realizować, na rok 2021 była przewidziana kwota minimalna, w której można byłoby funkcjonować na poziomie gry, na poziomie drugiej ligi. Było to 2,5 miliona złotych. 1 milion złotych został przekazany przez miasto Gminy Grudziądz w formie dokapitalizowania na pierwsze półrocze tego roku. Więc te wartości, o których mówię, są takie, a nie inne. I pytanie, co dalej z piłką w Grudziądzu? Tak jak powiedziałem, sam uczestniczyłem w procesie budowania tego klubu od Ligi Piątej, zdaje się, do Ligi Pierwszej. Po ćwierćfinale Pucharu Polski, które wspomniałem, które są fajną przygodą i każdy miło je wspomina. Czy będziemy mieli możliwość jeszcze kiedyś funkcjonować na takim poziomie, tego nie wiemy. Oczywiście fundamentem do piłki, tak jak powiedziałem wcześniej, są finanse i to jest ode mnie niezależne, bo tak jak te kwoty, które przedstawiłem wcześniej, pokazują, czym ja mogłem dysponować, funkcjonując w roku choćby 2019, w połowie 2020 i połowie roku 2021.
pierwszego. Robiłem, starałem się robić wszystko oszczędnie na tyle, żeby nie zadłużać dalej spółki, bo gdybym robił to inaczej, to spółka byłaby finansowana dłużnie i byłyby podwaliny do tego zgodnie z kodeksem spółek handlowych i byłyby przesłanki do tego, żeby zgłosić upadłość. Moim obowiązkiem byłoby to zrobić. Przed dylematem stawaliśmy kilkakrotnie w trakcie mojej kadencji, także sytuacja naprawdę nie była kolorowa. Codzienne problemy związane z funkcjonowaniem spółki, ciągłe braki środków finansowych na pewno paraliżowały działania w spółce. Jeszcze chciałbym tylko powiedzieć pogłosiem, może nie pogłosiem, może przyczyną też słabych wyników klubu w rundzie jesiennej tego sezonu. Na pewno było po spadku z pierwszej ligi była ta zwłoka, tak? która dość długo trwała i dość długo trwały debaty, czy dalej spółka ma istnieć, jakie ma rankingi, czy jest w stanie finansować się na poziomie, które miasto może dokapitalizować spółkę w wymiarze 2 300 000 zł w poprzednim roku, przypomnę. I ta zwłoka na pewno spowodowała to, że mieliśmy ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o dostęp do kadry piłkarskiej, do kadry zawodniczej. Wielu zawodników, których trzymaliśmy w pogotowiu, w trakcie podpisywało kontrakty i przyszło nam po decyzji, która zapadła na tak, że funkcjonujemy dalej i gramy na poziomie drugiej ligi. No to niestety budowa zespołu na 3 tygodnie przed rozgrywkami. Stawaliśmy to na głowie, staraliśmy się zrobić tak jak najlepiej, ale bez należytego okresu przygotowawczego spowodowanego tą właśnie zwłoką spowodowało wynik, który dał nam 13 punktów na jesień, które ciężko było odrobić w rundzie wiosennej, ale uważam, że przesłanki ku temu były, bo dobrze zaczęliśmy tą rundę wiosenną, potem niestety popadliśmy w niemoc punktową, tak nazwał to, powracając potem znowu na regularne, można powiedzieć, zwyciężanie. Ale niestety w ostatnich kolejkach okazało się, że zespół nie stanął na wysokości zadania. Chciałbym też jeszcze powiedzieć o pewnej sprawie, bo często się mówiło i ja sam doświadczałem tego, że to często drużyna, piłkarze nie otrzymywali wynagrodzeń na czas, czy sztaby trenerskie, różne osoby pracujące w spółce. Sam to przechodziłem jako trener, to dwukrotnie. Moim zadaniem było to, żeby doprowadzić po pierwszym roku mojego urzędowania do tego, żeby piłkarze otrzymywali wynagrodzenia na miarę naszych możliwości, podkreślam, ale regularnie, i udało nam się to utrzymać do maja 2021 roku. Oczywiście, tak jak podałem wcześniej, zobowiązania na czerwiec tytułu wynagrodzeń wynoszą 115 tysięcy złotych, głównie dla sztabu trenerskiego i dla piłkarzy. Dziękuję. Dziękuję panie prezesie. Jest z nami obecna, nie zdążyłem przywitać, panią wiceprezydent Różę Lewandowską. Witam serdecznie w imieniu komisji. Są już też pytania ze strony radnych, w związku z tym bardzo bym prosił pana radnego Tomasza Smolaka. Był wcześniej, rozumiem. Wcześniej. Dobrze, przepraszam. Ja zauważyłem w ciebie tą kupię. Proszę. Ta dzisiejsza prelekcja, no,
zaszczyciła większą ilością radnych. Bardzo podoba mi się, panie prezesie, ten temat, który pan tutaj nam zaprezentował, dość szczegółowo. Szkoda, że radni nie mogą się z tym zapoznać, a działamy pod presją czasu, jeśli chodzi o Olimpię. Myślę tutaj przede wszystkim o tym, jak dalej finansować Olimpię, w jaki sposób, czy będzie to dokapitalizowanie spółki, czy ta spółka ma sens bycia dalej spółką w Przeciwice, czy może będzie to forma inna, na przykład stowarzyszenie. To oczywiście nad tym wszystkim muszą pochylić się radni. No jest nas dzisiaj czworo, spróbujemy ten problem jakoś rozwiązać. Natomiast nie wyobrażam sobie, żebyśmy za jakiś moment po prostu dalej nie spróbowali zaprosić panie prezydencie jednak radnych, żeby zainteresować im tym problemem. A jednak dobro spółki Olimpia S.A. leży nam chyba wszystkim na sercu. To jakby jeden wątek. Panie prezesie, podzielił pan to wszystko na kwartały, dokapitalizowania. Wchodzi na to, że kiedy pan przychodził, albo inaczej, kiedy pan poprzednik dowodził klubem, było to średnio około 3,5 miliona złotych. Czy ja dobrze zrozumiałem? 2,5 miliona złotych, nie, około 2 milionów, tak? Jeżeli dobrze policzyłem, to tak co roku od momentu, kiedy przejął pan stery w czerwcu 2019, tak? Czy to są dobre, tak na szybko? Czyli około 1,5 miliona złotych mniej, jeśli chodzi o dokapitalizowanie spółki i funkcjonowanie klubu na poziomie pierwszej ligi. Tak, w skrócie można powiedzieć. Okej. Okay. Panie prezesie, jakim budżetem dysponowaliśmy w pierwszej lidze? Łączny budżet? Łączny budżet. Z dokapitalizowaniem, czyli te 2 miliony złotych plus minus, plus co było po tej drugiej stronie? Co zrobił klub, co zrobił, nie wiem, dział marketingu, bo ja rozumiem, że nie opieramy się tylko i wyłącznie na funkcjonowaniu, jeśli chodzi o dokapitalizowanie, czy też miasta. Mówię to nie bez kozery, bo podam panu przykład dobrze panu znany, ruch Uchorzów, który x czasu opierał się na dotacjach finansowych z budżetu miasta i skończył tak, że 14 chyba krotny mistrz polski spadł z hukiem do czwartej, teraz jest gdzieś tam trzeci, odbudowuje się, ale pytam nie bez kozery, jaki był pozostały wpływ do budżetu oprócz tego, jakie środki przekazywało miasto? Nie podam w tej chwili dokładnej kwoty, ponieważ musiałbym mieć przepływy. Zupełnie rekreacyjnie, czy było to 5 milionów, czy było to 7 milionów, czy było to 3 miliony, panie prezesie? Myślę, że było to na poziomie niespełna 4 milionów złotych. Tak by pan wyłączył? Czyli sam budżet około 4 miliony złotych na poziomie pierwszej dni przy dokapitalizowaniu 2 milionów złotych ze strony miasta. Zdecydowanie 3,5 miliona. 2019 spadło, ponieważ pan prezes borykał się ze spłatą długu. De facto zostało tak naprawdę tej czystego cashu, który mógłby zabezpieczyć grę zawodników na poziomie pierwszej ligi, bo na razie mówimy o sezonie 2019-2020, że zostało to o plus minus nieco ponad 2 miliony złotych. Czy ja dobrze zrozumiałem? Czy była to większa kwota, tak jak mówi przewodniczący, 3,8 miliona. Wtedy nie do końca zgadza mi się wtedy to wyliczanie, jeżeli pan mówi, że mieliśmy 4 miliony, to raptem 200 tysięcy złotych byłoby tylko ze strony klubu. Okej, okay, już się wyłączam. Więc proszę państwa, wyjaśnię, podałem kwotę łączną za mojej kadencji do kapitalizowania 6 milionów 100 tysięcy złotych, którą otrzymała spółka w formie dokapitalizowania. Przy czym podałem jeszcze spłaty pożyczek zaciągniętych wcześniej na poziomie ponad 1 200 000 złotych, które musieli spłacić i innych zobowiązań. Także pokazuje to skalę, bo pan przewodniczący powiedział, że 3 800 000 zostało przekazane dla spółki w roku 2019 i jest to prawdą. W pierwszym półroczu przekazano spółce 1 000 000 złotych, w drugim półroczu za czas mojej kadencji przekazano 2 800 000 złotych w dwóch transzach, kolejno 1 000 000 złotych
Można wrócić do tej planszy, tak? która mówiła o dokapitalizowaniu. To są... Chodzi mi o jakie To są kwoty i daty dokapitalizowania łącznie na 6 milionów 100 tysięcy złotych. Ja mówię o sezonie, kiedy... To jest sezonowość, tak? Na sezon 2019-20, kiedy występowaliśmy w pierwszej lidze. I sezon kolejny. Wcześniej, tu jest pokazuje na koniec, ostatnia pozycja 14, pokazuje 27 marca. 1 milion złotych, o którym powiedziałem przed chwilą. I potem dotarły te 2,8 miliona na grę w pierwszej lidze. Tak. I jaki był łączny budżet gry w pierwszej lidze, kiedy objął pan sterę? Jakimi pieniędzmi pan dysponował? Ale od tego budżetu, o którym my mówimy, musimy odjąć to, co ja dokonałem spłat, tak? Ponad 1 200 000 do dwóch pozostałych spółek, spłacając pożyczki zaciągnięte i zobowiązania, które zostały kolokwialnie przerokowane na moje konto, których ja tych zobowiązań nie zaciągałem wcześniej. Dobrze. Może pan włączyć? Tak. Dzięki. Panie prezesie, to w takim razie czego zabrakło panu, żeby utrzymać Olimpię w pierwszej lidze? Czy rozumiem, że ja to tak w takim razie rozumiem, głównym powodem spadku było to, że musiał skupić się pan nie na walce na pierwszoligowym boisku, tylko skupiał się pan na spłacie zaległości. No to jest rzeczą jakby naturalną, tak? Bo nie można funkcjonować z zaległościami, z długami, wymagalnością choćby spłaty pożyczek, czy spłaty bieżących zobowiązań. To w pierwszej kolejności należało regulować to, co jest objęte ewentualnymi terminami czy ugodami. Rozumiem. Okay. W takim razie, gdyby nie skupił się pan na spłacie tych zobowiązań, a bardziej te pieniądze przeznaczył na walkę na pierwszoligowych boiskach, to co groziłoby spółce? Jeszcze większa strata? Groziłoby zgłoszenie wniosku do upadłości. Nie było możliwości finansowania, perspektyw na finansowanie spółki i w takim momencie należało zgłosić wniosek o upadłość. Czyli w zasadzie to była taka donkiszoteria, bo walczył pan tak naprawdę z długami, a nie mówił pan swoim pracownikom, czyli piłkarzom, grajcie tak, abyśmy walczyli o utrzymanie pierwszej ligi. Panie prezesie, to może jeszcze inaczej. A co zrobił pan jako pan prezes, czy też pana dział marketingu, aby pozyskać oprócz pieniędzy z miasta inne środki finansowe, które mogłyby być ewentualnie uruchomione i przeznaczone na tą spłatę tych zobowiązań, które de facto groziły nam jakby zamknięciem spółki? Oczywiście, że dołożyłem wiele starań. Na tyle, ile starczało mi czasu walki z urzędami, z zaległościami finansowymi w postaci niezapłaconych podatków. No właśnie, nie ująłem w tym zestawieniu jeszcze zaległości podatkowych i zobowiązań wobec ZUS, które też były niemałe. Także jeżeli ktoś chciałby analizować moją sytuację finansową spółki, którą ja zarządzałem, to była jeszcze gorsza niż przedstawiłem na tym zestawieniu. Ale wracając do tematu, jeżeli tego czasu mogłem poświęcać tyle, a pracowaliśmy choćby z dyrektorem Wódkiewiczem czy z dyrektorem Borniewiczem przez 2 lata po kilkanaście godzin dziennie, myślę, że średnia naszej pracy wyniosłaby 11-12 godzin dziennie. Staraliśmy się pozyskać sponsorów, odbyliśmy szereg rozmów, udało się pozyskać dwóch bardziej wartościowych sponsorów na kwotę choćby jedną z firm bydgoskich na kwotę roczną obiegającą 100 tysięcy złotych, płatną 4 transze, zapłaconą w 100% netto, drugą firmę z Leszna na poziomie 50 tysięcy złotych, płatną w 2 ratach, zapłaconą w całości
Oczywiście reaktywowanie klubu biznesu, powierzenia tego klubu osobom, które wcześniej w przeszłości dbały o to, aby ta spółka miała dodatkowe źródła finansowania. Oczywiście nieszczęściem, ja wiem, że nie można zasłaniać się pandemią, ale proszę sobie wyobrazić, jak rozmawiać ze sponsorami, jak rozmawiać z ludźmi, którzy prowadzą swoją działalność, żeby finansowali sport, kiedy ich przyszłość, ich przedsiębiorstw, firm jest naprawdę zagrożona do dnia dzisiejszego i jest bardzo niewiadoma. Uważam, że to zadanie, czy to zamienia osób zajmujących się klubem biznesu, promocją klubu i pozyskiwaniem tych sponsorów, tak samo jak i moje osoby, możliwości były bardzo ograniczone w porównaniu do czasu sprzed pandemii. Czyli rozumiem, panie prezesie, że to jest około 200 tysięcy, jeśli chodzi o ten sponsoring taki zewnętrzny, dodatkowy pan tej firmy z Leszna, plus 100 tysięcy gdzieś tam, czyli około 200 tysięcy udało się dodatkowo pozyskać. I... Nie, ja tylko wymieniłem dwie firmy, które poświęciły najwięcej. Chodziłoby mi, panie prezesie, o precyzyjne plus minus, nie wiem, 50 tysięcy. Udało nam się pozyskać w sezonie pierwszoligowym 2019-2020 500 tysięcy około. Chodzi mi o to, cały czas próbuję uchwycić tą proporcję, ile daje miasto, jeśli chodzi o dokapitalizuje spółkę i ile przynosi klub, bo pozwolę sobie przypomnieć, kiedy powstawały spółki, jedna Olimpia Sali i EMSA, z zamiarem takim było, że w tym pierwszym roku, niech mi ktoś poprawi, czy też w pierwszych dwóch, trzech latach, proporcja będzie taka, że miasto będzie dawało zdecydowanie więcej. Dawało, czyli do tak zdecydowało. Proporcja z roku na rok miała się gdzieś tam spotkać na poziomie takim zero, nazwijmy to umownie, i potem z lekką, nazwijmy to większym zaangażowaniem spółki. Ja cały czas próbuję tylko złapać ten moment, ile tak naprawdę mieliśmy budżetu jako klub, bo wiemy już, ile dokapitalizowało miasto, a ile przynieśliście wy jako działacze. I dla mnie na razie jest jeden wniosek, że, o którym mówiłem przed chwilą, że pan tak naprawdę zmagał się, tak jakby pan szedł z motyką na słońce, nie wiem, z lancami na czoło, tak by to określił, bo ta misja pana w takim razie w sezonie 2019-2020 była misją samobójczą, ponieważ pan spłacał tylko długi, natomiast nie mógł pan, tak jak powiedziałem, skupić się na tej walce o ten pierwszoligowy byt. A więc mam nadzieję, że pani zaraz jeszcze odpowie odnośnie tej kwoty. Natomiast w takim razie, spadając z pierwszej do drugiej ligi, ja rozumiem, że w drugiej lidze również poświęcił pan bardziej więcej czasu na to, żeby spłacać długi. I rozumiem też, że tym problemem interesował pan głównego właściciela, czyli miasto, czyli pana prezydenta, że w zasadzie skupia się pan na spłacie długów swoich poprzedników, czy też z poprzednich sezonów, bardziej mając problem, bo się tak możemy, bo pan spłacał długi, a jednocześnie dawał się pan głowę, jak tu utrzymać się, już mówię teraz o sezonie drugoligowym. Ja przyznam panu szczerze, rację panu przyznam, ja nie przypominam sobie i koledzy również, takiej wyrównanej stawki, jeśli chodzi o walkę tego dołu tabeli. Tak jak pan powiedział, te 40 punktów spokojnie mogłoby tam walczyć sezon 2 wstecz, nawet pewnie nie o środek albo gdzieś tam o ten, ale na pewno nie trzeba byłoby myśleć tutaj o tej stronie. Natomiast myślę, że ten drugoligowy sezon chciałbym też pan usłyszeć, że nie mieliśmy pieniędzy, bo dotacje, znaczy dokapitalizowanie, było tak jak pan przedstawił. Tyle nam zabrakło. Przestrzeliliśmy transfer, albo nie udało nam się pozyskać za te pieniądze takich zawodników, którzy mogliby nas, jesteśmy już w drugiej lidze, utrzymać nam ten poziom drugoligowy. Tu bym oczekiwał takich konkretów od pana, co było tak naprawdę dokładnie przyczyną spadku, żeby to jasno miało napisane. Może nie odpowiem zupełnie w konkretach, ale żeby funkcjonować spłacając ogromne zobowiązania równocześnie i budować odpowiednią kadrę, nasza polityka transferowa opierała się na zawodnikach perspektywicznych, na zawodnikach
zawodnika, głównie U25, którzy są uczniami i nie podlegają pełnym składkom ZUS-owskim. Dzięki temu oszczędzaliśmy, czyli musieliśmy to racjonalnie dobierać jak najmniej piłkarzy. Często piłkarzy rokujących przyniesienie wartości w transferach z klubu, czyli ze sprzedaży tych zawodników. I na przestrzeni 2 lat, tych konkretnie 3 okienek transferowych, my, żeby funkcjonować, musieliśmy odcinać sobie, powiem to brutalnie, kończyny w postaci najlepszych piłkarzy, na których było zainteresowanie, których niekoniecznie, mając stabilną sytuację finansową, nie posiadając długów z lat poprzednich, moglibyśmy utrzymać i grać, można powiedzieć, o coś więcej, tak? Bo przypomnę, że w sezonie 2019-2020 po rundzie jesiennej zajmowaliśmy egzekwo od 5 do 7 miejsca z niewielką stratą do czołówki. Punktowo byliśmy drużyną, która była premiowana udziałem w parze, ale niestety sytuacja była taka, że finanse klubu były tak złe, że musieliśmy kolejno sprzedawać najlepszych piłkarzy. Thiago Alvesa do Piasta Gliwice, co było też powodem, można powiedzieć, rozejścia się po części z trenerem, który funkcjonował w tamtym okresie, który dbając o to, żeby drużyna była jak najlepsza, nie potrafił zrozumieć, że żebyśmy mieli co jeść, to musimy sprzedawać. I klub z tytułu transferów w tych 3 okienkach uzyskał środki prawie wartości około 2 milionów złotych, co pokazuje, co składa się też na budżet klubu, bo jeżeli mówimy o proporcjach, o których pan wcześniej powiedział, to do środków po stronie pozyskanych przez klub, czyli umów reklamowych, dofinansowań z tytułu rozgrywania, występowania w danej lidze rozgrywkowej i tak dalej, należy dodać również środki uzyskane z transferów. I dzięki temu, że udało nam się wytransferować zawodników z klubu, osłabiliśmy drużynę, mając tego świadomość, pozyskując to miejsce kolejnych, którzy rokowali, że uda nam się obronić ligowy byt. Niestety ci, którzy kolejni doszli, no nie okazali się na tyle mocni, tyle stabilni, ale proszę sobie wyobrazić, gdybyśmy dziś nie dokonali tych transferów, mielibyśmy deficyt na poziomie 2 milionów złotych. To nie wiem, czy ta spółka mogłaby dalej istnieć, cofając się wstecz, choćby o rok, czy o półrocza i tak dalej. To pokazuje, jak brutalne działania musieliśmy podjąć, żeby utrzymać się na powierzchni i żeby kolokwialnie, tak jak powiedziałem, no mieć za co żyć, za co funkcjonować. Innej drogi nie było. No i znowu, panie prezesie, w takim razie to pan bardziej cały czas dbał o to, żeby spółka w ogóle istniała, niż walczyła w tej drugiej lidze. Jaki był budżet w drugiej lidze, przygotowując się do tego sezonu, panie prezesie? Zakładaliśmy budżet około 3,5 do 4 milionów złotych. Proszę? Tak. No niestety, wcześniej klub funkcjonował w drugiej lidze w sezonie 2017-18 i ta kwota była ponad 5 milionów złotych. Także to są wartości, które mówimy o całkowitym budżecie, tak? Proszę mi przypomnieć, jaki był cel sportowy po spadku do drugiej ligi i jaki został postawiony pan cel? Proszę mi przypomnieć, bo tak jakoś nie mogę sobie tego przypomnieć. Czy to był cel na kolejny awans, czy na, nazwijmy to, nie wiem, na przetrwanie? Jeżeli chodzi o cel zarządczy, to jeden z celów zarządczych było utrzymanie zespołu na poziomie drugiej ligi, ale ambicją naszą było zbudowanie na tyle drużyny silnej, która włączy się realnie w awans i wywalczy przynajmniej miejsce premiowane barażami do walce w barażach o walce o pierwszą ligę. To może pozwolę Łukaszowi, a potem byśmy jeszcze. Łukasz, panie radny, bardzo proszę. Ja bym chciał też mikrofon wyłączyć. Czy to jest za włączony? Ja bym włączył.
bez mikrofonu, tak? Włącz. Włącz. Start. Start. O. Przepraszam bardzo. Dobrze. Odpowiadając i zabierając głos, może ja się do kilku kwestii też ustosunkuję. Być może no, nie tak chronologicznie, jak pan prezes mówił, ale pewne rzeczy, takie myśli, które zostały przekazane przez pana, od razu mi utkwiły w pamięci, bo pierwsze to było to pytanie, co dalej z piłką w Grudziądzu. To jest pytanie faktycznie, tak? Mówił pan teraz niedawno o pani prezesie o tym, że jest trudno rozmawiać ze sponsorami, tak? Ja bym naprawdę proponował wykonać numer do prezesa GKM-u, bo w tym okresie, teraz tym pandemicznym, tak, GKM pozyskał największą ilość sponsorów w historii klubu, czyli sieć to moc, tak? No pytanie, wiadomo, dyscyplina piłkarska jest, piłka nożna być może jest mniej popularna w Grudziądzu, ale jeżeli rozmawiamy o skali całego kraju, no to bez porównania wielomilionowe budżety są w piłce nożnej, a nie w żużlu. Podkreślam, rekordowy wpływ od sponsorów i liczba pozyskanych sponsorów przez GKM w okresie pandemii. Także uważam, że to nie jest żadne usprawiedliwienie. Natomiast pan prezes tutaj dużo rzeczy mówił ciekawych i mówił prawdę. Natomiast myślę, że powinniśmy wrócić do sezonu 2018, wtedy, kiedy pan prezydent wygrał wybory i w pewnym momencie został zdymisjonowany pan prezes Jacek Bojarowski i został prezesem Sylwester Trzałkowski. Dzisiaj pan udzielił takiej informacji, że z tych 3 800 000 złotych prezes Trzałkowski wydał do czerwca. I chcę panu powiedzieć, że on za ten 1 000 000 złotych, nie wiem czy jest w czerwcu urodzony, ale potrafi awansować do pierwszej ligi. Po czym przyszedł pan, bo też spojrzmy na to, mówię tutaj, wiele czynników na to miało wpływ, tak? Ale pan został prezesem i minęły 2 lata i przez te 2 lata zjechaliśmy w 2 ligi niżej, mówię. Za 1 000 000 złotych prezesowi Trzałkowskiemu udało się awansować. Myślę, że tutaj też była odrobina szczęścia, być może panu tego szczęścia troszkę brakowało. Natomiast no to są fakty i myślę, że z nimi byśmy nie dyskutowali. Mówimy też o aspekcie sportowym, bo aspekt finansowy i sportowy są powiązane. Tutaj nie można mówić, że tylko się skupiamy na tym czy na tym. Ja na przykład uważam, że błędem było zwolnienie, to rozpoczęło karuzelę trenerską w Grudziądzu w ciągu 2 lat. Myślę, że nie spotykamy w żadnej lidze, gdzie został zdymisjonowany prezes, przepraszam, trener Pawlak, tak? Wtedy, kiedy był dymisjonowany, to byliśmy na 5, być może 6 miejscu w pierwszej lidze. I pamiętam, no ponoć był nieefektywny, a dzisiaj pan przywołuje przykład Wisły Puławy, to chciałem państwa poinformować, że właśnie Wisła Puławy z tym trenerem awansowała, tak? I z Jackiem Linowskim, który jest drugim trenerem, który jest także z Grudziądza, czyli chłopacy musieli pójść na Panicję, po to, żeby panu być może pokazać, w jaki sposób się awansuje, tak? To jest ta sprawa. Dlaczego mówię o tych trenerach? Ponieważ no, przytoczyłem ten przykład, o ile dobrze pamiętam, jeżeli bym kogoś pominął, ale był Paweł, jak pan został prezesem, był trener Pawlak, później był trzeci trener, później był, może przekręcę nazwisko, ten Benachur, tak? Później był prezes Kredki i teraz Smułka, czy tak, Smułka, dobrze mówię? Smułka, to, no, to, no, to jest 5 trenerów i 2 lata, no to, no, to przyzna pan, że ten wynik no, nie jest, że to też mogło mieć wpływ na to, jak zawodnicy mogli, powiedzmy, się dostosowywać, czy walczyć o jakieś o utrzymanie, skoro co kilka miesięcy w zasadzie przychodził inny trener, miał inną koncepcję, miał inną wizję i to jest oczywiste, no, że tym zawodnikiem, czy starał sobie takich bądź innych zawodników dobrać, tak? Także te dwie rzeczy są dla mnie bardzo ważne. Ja podkreślałem jedną rzecz, chcę, żeby Olimpia była, istniała, ale niejednokrotnie też mówię to otwarcie, to któryś raz z rzędu, zresztą z prezesem niejednokrotnie rozmawialiśmy na ten temat, że uważałem, że mankamentem takim, dużym mankamentem jest to, że prezes jest trenerem. Prezes się zarzekał, że tak nie jest, natomiast powiedzmy, no ja twierdzę jednak, że ma pan tą karierę, ścieżkę trenerską też, tak? I no, wiem po sobie, jak coś jest, z czegoś jestem pasjonatem, tak? To trudno mi jest później wtedy, że tak powiem, komuś się nie wtrącać w coś, tak? I być może, mówię, nie chcę, mówię, będzie mógł pan się zapewne do tego ustosunkować.
kosztować za chwilę, ale nie chcę tutaj wyrokować, ale mogło to też mieć wpływ na to, żeby mieć na sztylu trenerów, tak? No bo mieć 5 trenerów naprawdę w ciągu 2 lat to jest dla mnie niespotykane. Natomiast też to, co radny Tomek Smolarek mówił, dużo jest racji, że sytuacja była ciężka finansowo, mieliśmy nieopan trudniej niż nie. Efekty jakieś finansowe powiedzmy są, ale zanim Pan przyszedł, a my zobaczyliśmy, co się w Olimpii dzieje w roku 2018 pod koniec roku, to ile dobrze pamiętam, jak mnie to Pan Prezydent nie poprawi, ale tam chyba w zależności kto liczy, to brakowało do końca roku, milion, a to był listopad, 1 400 000, 1 600 000 złotych, my się nie mogliśmy połapać, pamiętam, kiedy pytam Panią kierownik, Panią Beatę Szczytko, za każdym razem mi mówiła inne kwoty, podawała inne kwoty, bo ona chyba w stanie, po prostu tam był taki bałagan. Tam był taki bałagan, także tutaj te podwaliny do tego, gdzie Pan i tak miał trudno, tak, to powiedzmy sukces w postaci awansu za prezesu Sylwestra Szałkowskiego, tak, na pewno w jakiś sposób Panu też ułatwił przejęcie tego klubu, bo przypomnijmy, przejmując Pan klub, miał Pan klub w pierwszej lidze, miał to było w roku, w którym budżet cały, nie mówimy o tym, ile Panu zostało, ale budżet z miasta, pieniądze na dokapitalizowanie, mówię, albo 3800, albo 3500, ale jak gdzieś mi z tyłu głowy, że to była ta kwota 3800, ale nawet gdyby to nie było 3800, to była naprawdę znacząca kwota, jednak spadliście, tak? W tym czasie było już 3 trenerów, tak? Po Pawlaku przyszedł Trzeciak, później Trzeciak też się nie sprawdził, później pod koniec sezonu był ten Tunezyjczyk, tak? Chyba tak, chyba sam nawet zagrał z 2 mecze, o ile się nie mylę, ale Pan podejmując rękawice też doskonale, Pan sobie zdawał sprawę z tego, jaka jest sytuacja, na co Pan się pisze. Przecież jeżeli zgromadzenie wspólnie akcjonariuszy przedstawiało Panu cele zarządczego do realizacji, Pan się na nie godził, tak? Jednym z celów w tym sezonie, no, nieszczęsnym, bo faktycznie w ostatnim kolejce była decyzja, że spadliśmy, no, ostatnia kolejka, przepraszam, zdecydowała, to miał Pan przynajmniej 2 cele, tak? Jeden to się utrzymać, z którego się Pan nie wywiązał, i drugim celem było poszukanie inwestora. Co się też nie udało. Bo dzisiaj się w mediach często słyszy, że tak, miasto nie może sprzedać, nikt nie może sprzedać, tak, ale to Pan miał w celu zarządczym napisane, że Pan ma pozyskać. No i myślę, że chyba, jeżeli media przynajmniej nie piszą o tym, że coś się dzieje, czyli no, skończyło to się niepowodzeniem. Wiem, że jest trudno. Tak. Ja nie do końca mówię, obarczam, mówię, że tak powiem, kolokwialnie Asenski miał przyjść i powiedzmy miał, nie wiem, być makikiem i wszystko poukładać, tak. Ale wiedzimy, że się nie udaje, że ileś rzeczy się nie udaje, tak? I trzeba pomyśleć, co dalej, bo dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, tak, jak prezes wspominał, no jest trzecia liga, tak? Z tej trzeciej ligi jest niezmiernie trudno awansować, bo to jest, tam awansuje chyba jedna drużyna, jak się nie mylę, tak? Jedna drużyna awansuje, a budżet, to też słyszałem Pana wypowiedź i też się z tym zgadzam, jeżeli mamy o tym marzyć, no to on powinien być w granicach tego, który był przynajmniej na poziomie drugoligowym, żeby walczyć o tą drugą ligę, tak? Ale pokazuje, że ileś, w mojej ocenie, ja pokazuję ileś błędów, tak? Ileś błędów, tak, no nie wiem, jak to wygląda później, a czy może pytanie do prezydenta, czy już walne z zgromadzenia akcjonariuszy odnośnie absolutorium się odbyło dla Pana Prezesa, czy w trakcie, bo to jest ten okres taki, gdzie się te walne odbywają, tak? W czerwcu kończycie, czyli walne musi być gdzieś tam, powiedzmy, do końca grudnia, tak, no to jest pół roku, tak jak jest normalny roku kalendarzowy, to jest do końca czerwca, to jest do końca grudnia, ale tutaj też to prezydent jako właściciel, no, do końca grudnia nie może czekać, bo musimy wypracować jakąś sytuację, jakieś stanowisko, za chwilę liga rusza, tak, czy my w niej gramy, czy nie gramy. Ja po prostu tylko powiem jedną rzecz. Dzisiaj na święci triumfy z Wisłą Puławy, natomiast my jesteśmy, oni idą w górę, my idziemy w dół. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Łukasz, chcę mi się tak. Stop? Stop. Dobrze. Panie prezesie, proszę.
Jeżeli mogę zabrać głos, to poproszę, proszę Państwa, nie przyszedłem po to, żeby przekonywać Państwa, Pana Przewodniczącego do tego, że to ja muszę być prezesem tego klubu i że to ja, nie wiem, kluczowo trzymam się stanowiska i mam niespełnione marzenia jakieś, ciężko mi powiedzieć. Staram się swoją pracę wykonywać jak najlepiej pod względem ekonomicznym, sportowym. Proszę mi powiedzieć, czy ktoś wcześniej zarobił dla klubu, choćby w transferach, takie środki, które za mojej kadencji udało się uzyskać, to po pierwsze, ale może wrócę jeszcze, chociaż to nie powinno być. To nie powinno. Przepraszam, bo jeżeli moglibyśmy wziąć, no to okej. Okay. To biorę to na siebie, bo proszę mi pokazać inny transfer z pierwszej ligi na ponad 500 000 zł. Jeżeli pan mi takie pokaże, zawodnika, który funkcjonował kilka miesięcy w Polsce, to ja chętnie skorzystam z nauki i pójdę gdzieś tam tym tropem, będę się starał to realizować. Jeżeli chodzi o trenera Pawlaka, to uzyskał awans z zespołem do pierwszej ligi. Jeżeli chodzi o jakby historię, przygody, to pan przewodniczący chwali trenera Pawlaka. Ja też go chwalę za niektóre rzeczy, które w piłce wdraża, wprowadza i należy się gdzieś tam odnieść do tego z szacunkiem, że uzyskał awans z zespołem. Oczywiście jego przygoda z piłką nie zawsze była usłana różami. Pracował w drugoligowym Gryfie Wejherowo, z którego został zwolniony za brak wyników. Pracował z Niszu Pruszków, z którego też został zwolniony za brak wyników. W Chojniczance w pierwszym sezonie przy dużych nakładach nie udało mu się uzyskać awansu. Wykazano cierpliwość, uzyskał ten awans. I jeżeli chodzi o Wisłę Puławę, to paradoksalnie powiem, że sponsor strategiczny w postaci spółki Skarbu Państwa no daje takie możliwości w tym klubie. Zresztą sam kiedyś kandydowałem na trenera w tym klubie i wiem, jakie budżety funkcjonowały. Mogę tylko powiedzieć, że jesteśmy budżetowo słabi jako zespół drugoligowy Olimpia Grudziądz do możliwości budżetowych Wisły Puławy, bo zawodników, których zatrudniali w tamtym klubie, akurat niektórych znam osobiście i dyrektora sportowego i wiem, jakie oferują kontrakty. Nie powiem, że to jest łatwe, że tylko pieniądze potrafią uzyskać promocję, awans do wyższej ligi, bo to trzeba jeszcze wszystko poskładać. Trzeba je starannie nad tym pracować, żeby tego potencjału finansowego nie zmarnowanego, ale budżet, podkreślam, Wisły Puławy w trzeciej lidze był wyższy niż budżet Olimpii Grudziądz w drugiej lidze. To jest dla wyjaśnienia. I jeszcze chciałbym powiedzieć, jakby wyprowadzić z błędu Państwa, zanim prawdziwą, że tak powiem, wypowiedź i prawdę pana przewodniczącego, że pan trener Pawlak został zwolniony, będąc na 5. miejscu w pierwszej lidze. Tak pan powiedział, był zwolniony. Ale to, wie pan, jest duża rozbieżność, panie przewodniczący, bo został zwolniony, kiedy zespół był na miejscu spadkowym, czyli zajmował miejsce od 15 w dół. No to jest fakt i ja bym się opierał na faktach, bo w ten sposób ma trochę, nie wiem, oczernia mnie i robi ze mnie przysłowego laika piłki nożnej i nastąpiło to po 5 porażkach z rzędu. Oczywiście podłożem zwolnienia trenera był również drobny konflikt na bazie sprzedaży zawodnika Thiago Alvesa. Jak podkreśliłem, trener nie akceptował sprzedaży zawodników, bo chciał mieć jak najlepsze wyniki i też go rozumiem za to, ale niestety my, żeby funkcjonować, to co dokonał poprzedni prezes, który był przede mną, tak jak pan wspomniał, prezes Szałkowski, że niskim budżetem awansował do ligi wyższej, to ja powiem, że my sprawdzaliśmy skrupulatnie kontrakty, wysokości kontraktów i budżet tego zespołu wynosił o połowę więcej
niż tegoroczny nasz budżet w drugiej lidze. Z miasta otrzymał 1 000 000 zł, ale nie płacił zobowiązań wcześniej zaciągniętych, tak jak powiedziałem, pożyczek czy zobowiązań bieżących. Oczywiście gratuluję profesorowi Szałkowskiemu i trenerowi Pawlakowi, że ten awans udało się uzyskać do Ligi Wyższej. Jeżeli chodzi o trenerów, którzy funkcjonowali i tu były częste zmiany, bo trenerze Pawlaku chronologicznie był trener Trzeciak, który rozwiązał umowę za porozumieniem stron na wniosek własny i w obliczu 6 ostatnich kolejek musieliśmy się zdecydować na trenera, który nie będzie obciążał finansowo, a jest w stanie podołać sportowemu wyzwaniu, jakie na tamtym etapie było utrzymanie zespołu na poziomie pierwszej linii. To tyle z tej strony. Panie prezesie, no tutaj ja pewne rzeczy nie jestem w stanie potwierdzić, tak? Ja tutaj nie przyszedłem po to i mówić, żeby pana obrażać, pan się czuje poruszony. Ja się czuję jako mieszkaniec poruszony, tak? Bo przed swoimi wyborcami, bo podnosiłem rękę za tym, żeby dawać pan pieniądze, a pan przez kwarta ligę od 2 klasy niżej drużyny spuścił, tak? Natomiast no, mówi pan o trenerze Pawlaku, tak? No, ja powiedziałem, że potknięcia każdy miał, ale nie chciałbym pana potknięcie przypominać. Już nie będę mówił o Kluczborku, gdzie pan został trenerem i wtedy już w zasadzie był murowany spadek. Wtedy to chyba cud tylko mógł pana uratować, ale nie chcę o pana dokonaniach mówić w innych klubach, bo to trochę wstyd przy kamerach mówić. Także to sobie daruję w tej chwili, ale jeżeli będzie potrzeba taka, to z miłą chęcią mogę na ten temat porozmawiać. Natomiast mówię jeszcze raz, nie urazy. Mówimy dzisiaj o faktach, bo teraz się przekomarzamy, a za chwilę musimy zdecydować, tak? I to my będziemy decydować. Nie pan, my radni, co my mamy z tym klubem zrobić, tak? Bo na razie musimy zrobić, jak dzisiaj co prawda jest nas mało tutaj radnych na tym posiedzeniu, tak? Ale przypuszczam, nie wiem dlaczego więcej osób nie przyszło, ale przypuszczam, że jak będzie dyskusja na szerszym gremium, to na mojego nosa, to większość będzie mówiła, że nie, że starczy tego, tak? I tu może być problem, natomiast ja nie jestem zwolennikiem takiego rozwiązania, natomiast mówię, że przynajmniej mi się wydaje, że tak może być. I dzisiaj już nie mówmy, co było, co nie było, tak? Patrzmy ewentualnie przyszłość, co będzie. No, ja uważam i dzisiaj może pan mieć do mnie pretensje, ale przez 2 lata byłem przeciwnikiem, żeby pan był prezesem tej spółki i niejednokrotnie to mówiłem i tego swojego zdania nie zmieniłem. Dzisiaj po prostu mogę powiedzieć, że mam taką satysfakcję przez łzy, że miałem rację. Tak? Natomiast szkoda mi klubu osobiście, na pewno nie pana. Ja dziękuję już. Panie przewodniczący, już nie będę zabierał. Też chciałem zabrać głos, dlatego proszę. Panie prezesie, ja rozumiem pana, staram się zrozumieć pana jakieś rozgoryczenie i tą wypowiedź taką dosyć emocjonalną, ale proszę nas zrozumieć, że jesteśmy tutaj po to, aby dokładnie przeanalizować tą całą sytuację i nas to niepokoi, kibiców Olimpii, mieszkańców, włodarza miasta, ten spadek nagły z pierwszej do trzeciej linii. Proszę nas zrozumieć, nawet takie uszczypliwości ze strony przewodniczącego, że trener nigdy nie będzie dobrym prezesem, czy też nawet jak zwał. Natomiast dzisiaj rzeczywiście te pytania być może pana krępują, bolą i tak dalej, natomiast my jesteśmy tutaj po to, żeby tą głęboką właśnie analizę przeprowadzić. O to nam chodzi, żebyśmy wiedzieli, jaka jest dalsza maszyna dla Olimpii. Tak jak rozpoczynałem swoją wypowiedź, ja też oczekuję od pana prezydenta, jaka jest przyszłość pana w tej firmie pod tytułem Olimpia S.A. Bo rzeczywiście sport zna takie przypadki, że to nie tylko trener zostaje zwolniony, nie tylko najsłabszy strzelec, żużlowiec, biegacz, tak zwany, ale także i prezes. I z tym należy się liczyć. Pan doskonale wie, że no, prezesem się bywa, trenerem się bywa, to nie jest stołek, który jest przyspawany na całe życie. A jeżeli są wyniki, jeżeli już nagnie się do góry, a przynajmniej nie spada, to bycia prezesem
trenerem, czy też nawet najsłabszym piłkarzem, jest wręcz umurowany, więc wręcz zapewniony. Dlatego no, staram się studzić te emocje, staram się na nas zrozumieć, ale proszę też mieć na uwadze to, że my chcemy tutaj ten problem rozwiązać. Jesteśmy tutaj po to, ta komisja powołana przez przewodniczącego Szymańskiego, abyśmy znaleźli tą dobrą drogę dla Olimpii. Dzisiaj jesteśmy w trzeciej lidze i oczekujemy przede wszystkim, o ile nie będzie inna decyzja ze strony włodarza miasta, jaką pan ma, jaki pan ma pomysł na to, aby Olimpia mogła nadal funkcjonować. Ale oddaję głos panu przewodniczącemu. Ja przepraszam, panie przewodniczący, mogę tylko jeszcze się odnieść. Ja chciałem tym torem pójść, co radny, jeżeli mogę, wtedy pan prezes się odpowie dobrze. Szanowni Państwo, może faktycznie powoli już przejdźmy do przyszłości, do tego, co może pan prezes nam zaproponować. Nam zobaczymy się tutaj o Komisji Sportu, radnym, a w szczególności prezydentowi, bo jednak to jest też jego ogromna odpowiedzialność za to, co się dzieje ze spółką miejską. W związku z tym, panie prezesie, czy już pan ma jakieś przymiarki, jakieś sugestie, jakieś propozycje do tego, co chciałby pan zrobić dalej już w trzeciej lidze? Czy jest szansa na powalczenie o odzyskanie drugiej ligi, czy jej nie ma? Czy jakie będą potrzebne środki finansowe, bo chyba wszyscy doskonale o tym wiemy, że żeby mieć szansę, to zostało to dzisiaj powiedziane, na awans do drugiej ligi, środki będą potrzebne w podobnej kwocie, co nas też bardzo martwi. Wiemy o tym doskonale, że sportowo to też nie będzie takie proste. Chyba łatwiej jest się utrzymać w tej drugiej lidze, tak mi się przynajmniej wydawało. I nie ukrywam, że ciężko przeżyłem ten spadek osobiście, ale wydaje mi się, że ciężko, łatwiej byłoby się utrzymać w drugiej lidze niż teraz, w trzeciej lidze, gdzie jest podobna ilość drużyn, powalczyć o to jedno, to jedyne miejsce, to pierwsze miejsce w drugiej grupie trzeciej ligi, by awansować ponownie do drugiej. Więc pytań jest bardzo wiele. Ja wiem, że pan już się spotkał z panem prezydentem, więc jakieś rozmowy już były prowadzone. Więc bardzo bym prosił, panie prezesie, gdyby pan mógł nam uchylić jakąś rąbka tajemnicy, czy takie przymiarki, czy takie działania pan już podjął z taką determinacją, żeby nas przekonać do tego, że jest szansa, duża nadzieja na to, aby drużyna powalczyła w tej trzeciej lidze o ten właśnie awans, o którym wspomniałem. No, na promocyjnie, panie prezesie, też na tym zależy, no bo kiedy drużyna spada z pierwszej do drugiej, z drugiej do trzeciej, no to źle się mówi o naszym mieście. A my jako radni nie chcemy, żeby źle się mówiło o mieście, żeby źle się mówiło o klubie, o Olimpii, o drużynie piłkarskiej, więc no, mnie bardzo interesuje, czy ma pan pomóc, tak, na to co dalej. Bardzo proszę, panie prezesie. Szanowni Państwo, ja zanim przejdę do odpowiedzi na to pytanie, tylko chciałem jeszcze nawiązać dosłownie jednym zdaniem, może dwoma, do wypowiedzi pana przewodniczącego. Bardzo sobie cenię szczerość i o to, kto komu czego życzył i jak to faktycznie wydarzyło się w życiu. Także to jest dla mnie jakby cenna wskazówka i ważna wskazówka. Sport jest jedną z nauk, tabela sportowa czy wyniki sportowe podlegające naukom ścisłym. Ja opieram się na faktach i tylko chciałbym się odnieść do mojej osoby, że tylko jedna drużyna, którą miałem okazję prowadzić w swoim życiu, została relegowana do Ligi Niższej. O dokonaniach, których enigmatycznie tu pan przewodniczący powiedział z mojej strony jako trenera, uważam, że wiele było fajnych momentów. Misja, która była, tak jak pan powiedział, niemożliwa w Kielbrku, pokazała, że niestety budżetem w wysokości na tamten moment 1/4 w stosunku do choćby do Olimpii Grudziądz niewiele można było zrobić. Żaden z innych klubów, które prowadziłem, nie został zrealizowany. A także, tak jak wspomniałem, uczestniczyłem jako trener, można powiedzieć, w największym sukcesie w historii tego klubu, czyli awans do ćwierćfinału Pucharu Polski. Próbowałem schodzić po drodze takie zespoły jak Pogoń Szczecin, Lech Poznań, ulegając w meczu
sieć finałową Legii Warszawy. To jest tylko kwestia wyjaśnienia, bo tak powiedziałem, lubi opierać się na faktach. Jeżeli chodzi o... Zostałem odwołany z trenera Olimpii Grudziądz w sezonie 15-16. Trener, który objął po mnie stanowisko w dwukrotnej ilości spotkań, zdobył tyle samo punktów co ja, co pokazało, że chyba nie trener była w tym wina. Ja nie chcę ciągle opowiadać jako prezes zarządu za to, co robią trenerzy, za to, co robią piłkarze, bo ja jako prezes zarządu pełniąc tą funkcję, nie prowadziłem zajęć treningowych, nie prowadziłem drużyn w meczu i z reguły, kiedy tak się dzieje, to winnymi są trenerzy, winnymi są zawodnikami. Niestety w przypadku mojej osoby często odpowiadam za wszystko, tak? Piłkarze biorą pieniądze, trenerzy biorą pieniądze za swoją pracę, otrzymują wynagrodzenie, a niestety, kiedy pan Tomasz Osęski jest prezesem, on odpowiada za wszystko, co złego dzieje się w klubie. To tylko kwestia wyjaśnienia. Ja chciałbym odpowiedzieć na pytanie jeszcze, co dalej z klubem. Padło wcześniej pytanie, co z moją osobą. Jeszcze raz podkreślam, nie przyszedłem bronić swojego stanowiska. To wy państwo, to pan prezydent niech ocenią moją pracę i niech zdecydują, czy miałbym prowadzić tą spółkę dalej. Ja powiem, że z mojej strony, jeżeli będzie taka wola i będą cele sportowe w postaci wywalczenia czy bicia się o awans do Ligi II i będą do tego fundamenty finansowe, o których zaraz powiem, to jestem w stanie to prowadzić dalej. Jeżeli nie, to też się poważnie nad tym zastanawiam, czy miałbym dalej prowadzić spółkę Olimpia Grudziądz jako prezes zarządu. Także nie bronię swojego stanowiska za wszelką cenę. Chciałbym, żeby to ktoś ocenił moją pracę przez pryzmat wyników finansowych, które przedstawiłem, bo z niektórych wypowiedzi wynika tak, że lepiej zadłużać, lepiej nie patrzeć na finanse, ale wynik sportowy musi być. Ja, jak mało kto, czy dyrektor, który obok mnie siedzi, mam ambicje sportowe często większe od wielu państwa zgromadzonych na sali i to nas najbardziej bolą porażki i my z tego najbardziej się rozliczamy nawzajem i proszę mi uwierzyć, że jeżeli ktoś odczuł mi emocjonalnie spadek zespołu z danej ligi, to my byliśmy tymi osobami, które odczuły to najbardziej, nasze rodziny pewnie też, które nie mają nas do dyspozycji, przynajmniej nie przez okres 2 lat, po kilkanaście godzin dziennie. Także nie uprawiam jakiejś tu polityki, chęci bycia, tylko chciałem, żeby ten klub stanął na nogi, żeby mógł funkcjonować realnie, a nie funkcjonować na budżecie, który nie jest znany. Przychodząc w maju 2019 roku, nikt nawet nie potrafił mi powiedzieć, jakie są zobowiązania klubu, jakie są długi. Powiem więcej, księgowość w tej formie, która była prowadzona, doprowadziła do tego, że ja do czerwca 2020 roku liczyłem zobowiązania klubu i nawet w maju 2021 roku wypadły kolejne przysłowiowe 2 tuby z szafy, niewypłacenie wynagrodzenia jednemu z zawodników, czy nieopłacenia składek ZUS za trenera, o którym wspomniałem, który przyszedł na moje miejsce w roku 2015. Także kolejne pieniądze, które musiałem uregulować, żeby móc korzystać z ulg covidowskich choćby. Ale jeszcze wracając do GKM-u, jak pan tu powiedział, chętnie spotkam się z prezesem GKM-u, zapytam, jak oni to robią. Oczywiście specyfika i ranga ligi, w której oni występują. Myślę, że komercja w tamtym sporcie jest na innym poziomie i mogę tylko przeklasnąć, bić prawo, że tak jest, że ten klub się rozwija. Życzę mu
jak najlepiej powodzenia, bo sam jestem kibicem Żużla i wierzę, że jest szansa, żeby ten zespół utrzymał się również na poziomie Ekstraligi. Jeżeli chodzi o przyszłość klubu Olimpii, to powiedziałem, że są dwie drogi, może trzy, bym to nazwał. Jedna jest taka ewentualna możliwość powrotu do naszego centralnego. Oczywiście gwarancji z tego miejsca żadnych nie daję, bo nie będę stawał, siadał tu przed Państwem za rok i ktoś zarzuci mi, że zabrakło mi jednego punktu albo jednej bramki. Otrzymałem środki finansowania, a Pan nie zrealizował po raz kolejny celu. Podkreślam jeszcze raz, że piłka nożna to jest sport, a sport tylko sport i wynik nieczęsto rozmija się też z celami, z finansowaniem, chociaż daje poważne fundamenty i podwaliny, jeżeli ktoś ma tych środków więcej, prawdopodobieństwo wyniku sportowego w piłce nożnej jest bardzo duże. Jeżeli chodzi o finanse, które potrzebne byłyby, żeby mieć do tego fundament do realnej walki o awans do drugiej ligi, są to środki, które, tak jak wcześniej wspomniałem, w planie naprawczym miasta, w planie naprawczym klubu, przedstawione włodarzom miasta, Radzie Nadzorczej. Jest to wynik na poziomie łącznym utrzymania się, to jest 2,5 miliona w roku 2021 roku i uważam, że na podobnym poziomie w 2022 roku otrzymaliśmy w 2020 roku wsparcie na poziomie 1 miliona złotych na pierwsze półrocze. Oczywiście tych zobowiązań, jak przedstawiłem na tym wykazie, jest niewiele, ale są również, które trzeba będzie pokryć, żeby zamknąć rok obrachunkowy, żeby to wszystko wyzerować i żeby realnie zbudować zespół, tylko podkreślam, zbudować zespół od jutra, który mógłby funkcjonować i walczyć o to, żeby uzyskać pomocy do wyższej ligi. Z każdym dniem te szanse maleją, ponieważ piłkarzy na rynku nie ma nieskończoność, nieograniczonej ilości. Jeżeli mówimy o piłkarzach wartościowych, oni szybko znajdują zatrudnienie i namówienie kogoś na misję, na miarę kadry drugoligowej do klubu, który występuje w trzeciej lidze, też jest trudniejsze. Rozmawiamy z potencjalnym trenerem, z dwoma trenerami. Do wczoraj jeszcze mogę powiedzieć, że sprawa jest aktualna z kilkoma piłkarzami, ale to jest bardzo duża zmienna. Otrzymuję telefony bieżąco w czwartek, w piątek. Proszę na mnie już liczyć, bo gdzieś tam podpisałem kontrakt i znowu ta lista się zmienia. Potencjalnych, ewentualnych kandydatów do tego, żeby ten zespół solidnie zbudować. Jeżeli mówimy o graniu, które mogłoby prolongować do utrzymania na poziomie trzeciej ligi, to też koszty związane z funkcjonowaniem na poziomie trzeciej ligi przy kadrze nie tak wyszukanej, o której mówiłem, to też jest poziom, myślę, że 700 tysięcy złotych, który daje jakieś gwarancje utrzymania tego zespołu w trzeciej lidze. Jeżeli chodzi o ryzyko, jakoś tam będzie, to też trzeba się liczyć z tym, że koszta funkcjonowania spółki przy piłkarzach, którzy nie dają żadnej gwarancji, pewnie też jest 400 tysięcy złotych. Należy też się z tym jeszcze liczyć, że jeżeli myślimy tu o ewentualnej likwidacji spółki, musimy wiedzieć, że też są koszta, które ewentualnie trzeba będzie pokryć, czy dofinansowania do doposażania stanowisk. Pracy są proporcjonalnie oczywiście do wymiaru czasu, w którym zostało to zrealizowane. Automatycznie wypalamy z certyfikacji Złotej Gwiazdki. To jest na rok 2021 około 190 tysięcy złotych, których też nie otrzymamy, bądź otrzymamy, ale będziemy musieli dokonać zwrotu, bo podmiot przestanie istnieć. Szereg innych spraw rozwiązania, bo tu jeszcze ważnych niektórych kontraktów, które są w obrębie spółki. Wiąże się to może częściowo też z odszkodowaniami, które trzeba będzie wypłacić. Takie rzeczy, które realnie stanowią zagrożenie, jest więcej pewnie. To tyle z mojej strony. Dziękuję.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Moje pytanie dotyczy roku bieżącego. Z tego, co mieliśmy w prezentacji przedstawione, miasto dokonało już dwóch transz podwyższenia kapitału. Ale chciałem, żeby było raz 500 tysięcy i drugi raz 500 tysięcy, dlatego to jest milion, tak? Tyle zostało przekazane. Tyle jest zapisane w budżecie. Tak, i jeszcze mieliśmy 1,5 miliona do końca roku, w razie czego dojdziemy. Nie? Czy milion? Milion. Tylko teraz mamy 1 milion, tak? To w związku z powyższym moje pytanie następujące, panie prezesie. Jeżeli tutaj też próbował pan radny Smolarek ustalić globalny budżet w poprzednich latach, a więc ten wkład, który wprowadzi miasto i na dzień dzisiejszy, czy może pan prezes się podzielić, jakie zostały uzyskane środki w roku 2021 od innych sponsorów, to co wpłynęło do tego miliona zostało dołożone, bo to też jest dosyć istotne. Jesteśmy obecnie w trzeciej lidze i tak jak pan wspominał, coraz trudniej będzie pozyskiwać środki, czyli na dzień dzisiejszy budżet na 2021 przy wpłacie miasta 1 000 000 zł, jaki jest w chwili obecnej? Chciałbym informację uzyskać. Dziękuję. Patrząc na rok 2020 i teraz pierwszą połowę roku 2021, to myślę, że wolumen finansowy jakby wpływów z tytułu umów sponsorskich waha się na poziomie między 500 a 600 tysięcy rocznie. Można to podzielić przez dwa, czyli przez pierwsze półrocze. Myślę, że to jest kwota, która sięga około 300 tysięcy złotych. Dziękuję. Jeszcze pan radny Łukasz Kowalski. Panie prezesie, najlepiej jakby pan przekazał, a to zobrazował procentowo, bo tak jak pan mówi, to jest na pół roku 500, 600 tysięcy złotych. Ja zobrazuję to na przykładzie GKM-u. Mniej więcej budżet GKM-u oscyluje w granicach 7-8 milionów złotych. Z miasta dostają 2 miliony złotych, czyli łatwo sobie podzielić, że przykładowo to, co żużel w Grudziądzu kosztuje miasto, to jest powiedzmy w stosunku w całym budżecie, to jest powiedzmy z 25%, może 30%. To takie proporcje będą, 30 do 70 mniej więcej. A jakie proporcje, jakby pan widział, proporcja wygląda w stosunku, jeżeli chodzi o Olimpię? Bo mi się wydaje, że to wtedy właśnie jest odwrotnie, nie 30 do 70, a 70 do 30, bo tak by wynikało, jeżeli my dajemy 2 miliony. Ile, panie prezydencie? Albo więcej tutaj pan prezydent mówi. Jednak mówię, pokazuje strukturę i sposób pozyskiwania. Wiem, że kibiców chodzi więcej na żużel, tak? To tutaj to jest bez dwóch zdań. Przypomnijmy to, że mamy pandemię, nawet w okresie pandemii, gdzie tych kibiców może przyjść 1,5 tysiąca, 2 tysiące. W tej chwili to na tą chwilę w Olimpii są, to jest liczba, że tak powiem, nieosiągalna. Ale proporcje mniej więcej takie są, że miasto, te 2 miliony złotych, które miasto daje na GKM, to jest 30% budżetu, może nawet mniej, GKM-u. Natomiast w przypadku Olimpii, jak dają te 2 miliony, to pewnie jest 70%, tak? I tutaj mowa, Tomek Smolarek o tym mówił na początku, że ideą powołania tych spółek akcyjnych, sportowych spółek akcyjnych było to, żeby z początku tym spółkom miasto dało więcej, ale z czasem, żeby ta kwota nagle, że tak powiem, nie malała, to w strukturze dochodów danej spółki stanowił to coraz mniejszy odsetek, a tutaj no, w Olimpii to chyba tak nie wygląda, że procentowo. Udzielam odpowiedzi na zadane pytanie